Cześć, dzień dobry, witajcie. Czy wy wiecie, że ja nagrałam dla was dzisiaj dwa filmy? Przychodzę się do was przywitać, ponieważ mam troszkę urywków do vloga, które będę chciała poskładać i będę chciała, żeby ten vlog na sobotę się pojawił. Mam ogromną nadzieję, że nie będę miała żadnych opóźnień w nagrywaniu, ponieważ cały czas w tyle głowy stoi vlogmas i po prostu już się boję, czy ja będę nadążała ze wszystkimi, więc próbuję, na przykład tak jak dzisiaj mam taki dzień, gdzie mam pomoc przy Alicji i jestem w stanie po prostu zamknąć się w pokoju i ponagrywać. Patrzę, jak to będzie wyglądało pod kątem vlogmasa i jak dużo w takim czasie będę w stanie urywków nagrać, także cieszę się bardzo. Słuchajcie, tam w tle już widzicie, dostałam ten odkurzacz, o którym wam mówiłam do testowania, już stoi tam na stacji ładującej, ładuje się, już sprzątał i naprawdę na razie jestem... Boże. Jakie to są pomocne rzeczy naprawdę w życiu. Ale właśnie ta witryna musiała się zamienić z nim miejscami, bo tutaj no nie mieścił się w tym miejscu ten odkurzacz, bo tutaj są drzwi, on tam musiał wjeżdżać, więc witryna wróciła na swoje pierwsze miejsce, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak się tutaj przeprowadziliśmy, że ja tą witrynę najpierw tutaj postawiłam i przez to, że ta witryna zmieniła miejsce, ja musiałam z niej wszystko powyciągać, również świece, które w niej stały. Nagrałam dla was odcinek właśnie ze świeczkami, także jeżeli jesteście zainteresowane, to być może on już jest na kanale, a jeżeli nie, to pojawi się na pewno po tym vlogu. Bo przez to, że te świeczki wszystkie wyjęłam, wszystkie tutaj postawiłam, to stwierdziłam, że to jest najlepszy moment na nagranie tego świecowego odcinka. Słuchajcie, oprócz tego bardzo serdecznie wam dziękuję za tak liczny udział w rozdaniu kalendarzowym. Pudełko już jest spakowane. Myślę, że dzisiaj już są wyniki ogłoszone, bo ja nagrywam to jeszcze zanim się skończył ten konkurs rozdaniowy, ale dzisiaj pewnie już wyniki są ogłoszone i kolejne dwa kalendarze są już dla was. Nawet jeden, o, tam leży, nie będę się teraz schylać. Jeden już jest spakowany, już tam do niego dokładam kosmetyki, a jeden jeszcze leży i czeka właśnie na jakieś wolne pudełko. Dołożę tam kilka kosmetyków i kolejna paczka będzie dla was na kolejnym rozdaniu, także myślę, że w przyszłym tygodniu wyczekujcie jakiegoś filmu, w którym właśnie pojawi się znowu rozdanie kosmetyczno-kalendarzowe. Tutaj, jak widzicie, wybrałam się do Pepco na taki właściwie przegląd świątecznych rzeczy. Tego dnia nie kupiłam nic, tylko tak po prostu na szybko wpadłam. Już nie pamiętam, bo pewnie po jakąś konkretną rzecz, która w ogóle nie była związana ze świętami, ale tam parę rzeczy wpadło mi tutaj w oko i być może no, niedługo wpadną do mojego koszyka. Zobaczcie, jakie ładne poszewki. Tu oczywiście jelonek zwrócił moją uwagę, no bo jakby to było inaczej. Ale tamta taka ze śnieżynką też mi się podobała, tylko jakoś się jej tutaj widzę nie przyjrzałam, więc będę musiała jeszcze do Pepco wrócić. Fajne są też te małe choinki na dole. Postawić kilka na tacy, no ale wiecie, ja nie chcę dokupować w tym roku za dużo ozdób, bo ja na pewno sporo mam, ale to zawsze tak wszystko kusi i cieszy oko, także taki mały przedsmak świąteczny już wam też zrobię, no i sobie takiego, wiecie, smaka narobiłam, także zostawiam was w tym otoczeniu. Słuchajcie, stanęłam tu trochę w takim swoim rozgardiaszu kuchennym. No tak, taka jest sytuacja. Tam mi się gotuje rosół, kawę robię w międzyczasie. Babcia wzięła Alicję na spacer, więc mam jakieś 20 minut jeszcze, myślę, czasu. Chwyciłam za aparat, żeby powiedzieć wam, że ostatnio byliśmy na przepięknym spacerze na cmentarzu żydowskim w Łodzi. Nie wiem, czy... Ja chyba kiedyś nagrywałam już vloga stamtąd, mam wrażenie, ale to pewnie wiele lat temu. Nie nagrywałam dźwięku, bo wiecie, byliśmy z dzieciakami, też było sporo ludzi, więc może podłożę do tego jakiś tam swój głos. Jeżeli nie, to wrzucę wam przepiękne kadry. Jeżeli jesteście z Łodzi, to idźcie, bo teraz jest najlepsza pora roku, właśnie jesień, żeby ten cmentarz odwiedzić. A jeżeli nie jest z Łodzi, nie jesteście z Łodzi i nie byliście nigdy na cmentarzu żydowskim, który jest chyba jednym z największych takich cmentarzy w Europie, to bardzo wam serdecznie polecam. Przepiękne, nostalgiczne miejsce, które zawsze mnie napawa spokojem. Tak jak wam mówiłam, podłożę głos teraz do tych kilku fragmentów z cmentarza żydowskiego, na którym no, już kilkakrotnie całą rodziną, sami czasami z Arturem się wybieramy.
Według mnie on jest najpiękniejszy właśnie w takiej słonecznej jesieni, bo tutaj feria barw jest po prostu zdumiewająca, ale jest to miejsce pełne refleksji, pełne wspomnień, pełne historycznych wydarzeń, jakichś sentencji, takich wręcz listów od żyjących krewnych do właśnie pomordowanych w czasach II wojny światowej w getcie, w Holokauście Żydów, pochodzenia łódzkiego, ale też nie tylko. Tutaj tablice ze zniszczonych grobów przed cmentarzem stoją, tutaj jest dopiero wejście, tutaj przez tą wielką bramę się wchodzi na główny cmentarz. Ja kocham takie miejsca, uwielbiam, tak jak nie wiem, czy pamiętacie Sanktuarium Wiaśnickie, które Wam nagrywam zawsze, jak jestem nad morzem i jeździmy tam w stronę Wejherowa, to w tym sanktuarium również bardzo lubię przebywać, no niemniej jednak słowo lubię jest tutaj troszkę chyba takie na wyrost, ale takie miejsca napawają mnie właśnie spokojem, tak wiecie, mam wiele przemyśleń, no też inaczej zwiedza się w pojedynkę, czy z dorosłą osobą takie miejsce, no inaczej z dziećmi, ale też Bartek o wiele rzeczy pyta, wiele rzeczy mu też tłumaczę. Tutaj przepiękne na tych tablicach są niektóre właśnie dedykacje, ale to trzeba mieć spokojną głowę i czas, żeby sobie poczytać, chociaż powiem Wam, że ja kiedyś odchorowałam taką wizytę na tym cmentarzu, jak właśnie skupiłam się na czytaniu tego, co jest napisane na tych tablicach, bo rzeczywiście są to bardzo, bardzo niekiedy przykre i wzruszające rzeczy. Ogromna, szeroka aleja, także jak widzicie, spokojnie można sobie przyjechać z wózkiem, my byliśmy właśnie z wózkiem z Alicją przez środek, tam w te poboczne alejki też można wjechać, tu akurat nie widać ludzi, ale rzeczywiście tego dnia ludzi było bardzo dużo, tutaj są groby bardzo, bardzo, bardzo stare, niektóre są opuszczone, widać, że już no, kilkadziesiąt lat nikt ich nie odwiedzał, niektóre są nowsze, bo też widzę, że są i z 2000 lat tutaj tak z brzegów groby, ale tutaj jednak to jest cmentarz zabytkowy, także bardzo, bardzo dużo tych grobów jest no, takich z historią, ze wspomnieniami. Największą budowlą, którą pewnie za chwilę zobaczycie, ale to może nie będę wyprzedzać, po prostu jak ona się pojawi, to ją zobaczycie, ona jest przed nami. Tutaj widzę, że na niektórych tych grobowcach są jakieś prace remontowe, jakieś renowacje, więc myślę, że tutaj krewni z dalekich stron pewnie przybywają i czasami remontują. Tu widzicie pałac po prostu poznańskiego. Przy łódzkiej manufakturze jest pałac poznańskiego, a tutaj grobowiec również, który wygląda jak pałac. Można wejść do środka, zresztą tutaj była jakaś para, która wchodziła sobie właśnie do tej krypty. No, robi to wrażenie, powiem Wam, to jest ogromne na żywo, naprawdę to jest ogromne. Oczywiście Bartek tam wszedł, weszłam tam za nim, także chyba będzie nawet jakieś takie nagranie z bliska. Te spadające z drzew liście też, powiem Wam, robiły dużą robotę. O, właśnie tutaj jesteśmy w środku, tak wygląda sufit. Tutaj widzicie, stoją takie grobowce, tam jest tak zimno, tak ach, przejmująco. Kolejny grobowiec. Oczywiście możecie, do każdego możecie podchodzić. Tu nie ma problemu. No, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, tego dnia też była jakaś wycieczka chyba z Izraela i widać było, że chodzą z mapami i właśnie szukają jakichś konkretnych grobowców. No i tu wszędzie, jak okiem sięgnąć, właśnie są przeróżne grobowce. No, niektóre są jeszcze z czasów przedwojennych, niektóre wojenne, niektóre są powojenne, ale tutaj raczej większość właśnie jest z czasów II wojny światowej i przed nią. Tutaj jak widzicie, niektóre są zupełnie już no bezimienne praktycznie, bo nie jesteśmy w stanie na nich odczytać. Teren tego cmentarza jest przeogromny, naprawdę jest tak ogromny, że jeżeli ktoś przyjechałby tutaj tylko po to, żeby poznać bardzo wiele historii, poczytać, bardziej tak, wiecie, naukowo się troszkę na tym skupić, no to myślę, że tu pół dnia spokojnie możemy spędzić, jak nie nawet cały, jak tylko pogoda pozwoli. Przyjadę tutaj jeszcze kiedyś zimą, ale no nie może być też duży śnieg, żeby nie zasypał tego wszystkiego. Widzicie też, tutaj jest ogromna ilość tego bluszczu, który tak oplata wszystkie te grobowce. No to był piękny dzień, naprawdę przepiękny. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca wejście na ten cmentarz jest bezpłatne. Nie pamiętam dokładnie cen biletów, ale one są naprawdę jakieś niewielkie i myślę, że warto. Jeżeli lubicie oczywiście takie miejsca, to warto, bo to są naprawdę jakieś kilkanaście złotych bodajże kosztuje bilet. Tutaj widzicie już naprawdę takie w ruinie wszystko stoi. Gdzieś tu będzie taki moment, jak szłam za Bartkiem, że strasznie przestraszył mnie Bartek, bo wyszłam jakąś taką alejkę,
no, taką mocno, mocno opuszczoną. Tutaj widzicie też takie, to nie jest, wiecie, zdewastowane, tylko no po prostu no to już starość, tak? To już nikt tego nie ratuje, no nikt tego nie odwiedza i tutaj takie, wiecie, przerażające te niektóre te rzeczy są. I właśnie weszłam w jakąś taką alejkę i Bartek mnie tak przestraszył. Podbiegł do mnie od tyłu, jakoś go tak nie słyszałam, ale nie wiem, w którym to było momencie, może wtedy wyłączyłam już aparat. Po prostu aż mi ciarki przeszły po plecach. No tutaj właśnie, widzicie, tutaj 2016 rok pani była pochowana, także nie tylko takie bardzo zabytkowe, ale też właśnie Żydzi mieszkający nadal w Łodzi korzystają czasami z pochówku na tym cmentarzu. Bardzo, bardzo ładne miejsce. Ja zawsze staram się nagrywać tak, żeby nie było widać właśnie ludzi, więc albo w takie alejki wchodziłam, gdzie tych ludzi nie ma, także popatrzcie jeszcze chwilę sobie. Kochani, dzień dobry, a zarazem do widzenia, chciałam Wam powiedzieć w tym wejściu do vloga, ponieważ na pewno już wiecie, zorientowałyście się, bo jest sobota po południu, że nie zdążyłam dla Was nagrać, znaczy może nagrać, to wiecie, ja zdążyłam, ale nie zdążyłam zmontować vloga na sobotę, ale dzięki Bogu miałam zmontowany film o świeczkach, o który też często, bardzo często pytałyście, nawet jak ostatnio robiłam Q&A na Instagramie, to tam pojawiły się pytania, kiedy film świeczkowy. I tym powiem Wam, że mnie zmotywowałyście, więc ten film się pojawił. Mówiłam Wam na początku, że on się też pojawił trochę dzięki temu, że zamieniałam miejscami tą witrynę i opróżniałam ją, więc film świeczkowy jest już na kanale, jeżeli macie ochotę na niego zerknąć, to lećcie. Tam i tak, jak już zmontowałam, to zauważyłam, że jeszcze się nie pojawiło kilka świeczek, które właśnie gdzieś tam były, a chciałam Wam pokazać, więc może po prostu w później tam we vlogmasach, czy w jakichś jeszcze filmach, być może w listopadzie pokażę Wam jeszcze kilka świeczek, które mam. I tak jak mówię, naprawdę dziewczyny, dużo dystansu zachowajcie do filmu o świeczkach, bo ja widzę, że tam już się pojawia, że przy migrenach nie można palić świec i w ogóle. Niech każdy robi tak, jak czuje i tak, jak uważa. Oczywiście, że jak jest migrena bardzo silna u mnie, to ja również pachnących bardzo świec nie palę. Natomiast ja nie zauważyłam relacji pomiędzy wystąpieniem migreny a paleniem świecy przez jakiś czas w domu. Zdarza mi się przebywać w bardzo pachnących pomieszczeniach i nic mi nie jest, a innym razem jest jakiś rodzaj zapachu, bo to nie każdy zapach pobudza ten, wiecie, system nerwowy do jakiegoś tam bodźca bólowego, tylko na przykład w moim przypadku są to niektóre zapachy, których no nie zawsze nawet je znam. Wiecie, w sklepie Kazar jest bardzo silny zapach i stamtąd zawsze jak wychodzę, tylko właściwie nie chodzę, ja nie pamiętam kiedy ja byłam, na pewno kilka lat temu ostatnio byłam w Kazarze, ale jeżeli wchodziłam do sklepu Kazar, to zawsze kończyło się to potężnym bólem głowy, a tam jest bardzo mocny, rzeczywiście rozpylony zapach, bardzo charakterystyczny dla tego sklepu i tam ten zapach rzeczywiście mnie drażni i denerwuje, także nie każda osoba, która ma migrenę, cierpi z takich samych powodów. Jedna cierpi po wypiciu lampki czerwonego wina, druga po zjedzeniu czekolady, trzecia na punkcie stresu, czwarta przy zmianie pogody, piąta bla bla bla, prawda? Z bardzo różnych innych przyczyn, także słuchajcie, nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka i tak osoby, które mają migrenę, zdarza im się palić świeczki, a są takie, które mając migrenę, nie mogą nawet przejść obok sklepu ze świeczkami. Okej, okay, ale jeżeli macie ochotę zobaczyć ten pachnący film, to lećcie, bo jest już na kanale. Tam w tle, słuchajcie, palą się lampki. Ja sobie wrzuciłam przez otwór w witrynie lampki. Tam w ogóle ta aranżacja, tam się wszystko zmieni, bo tam są rzeczy, które ja będę wystawiała z tej witryny. Tam są te świeczki takie czerwone, tam jest mój kubeczek, w którym będę parzyła we vlogmasach herbatę. Ale to wszystko na razie tam stało, natomiast ja wrzuciłam przez otwór lampki. Zapaliłam je, bo chciałam zobaczyć, jakie one dają światełko. To są lampki, które kupiłam sobie w Pepco. Były w kolorze ciepłego światła i były kolorowe. Ja strasznie dawno nie miałam kolorowych lampek i stwierdziłam, że zrobię sobie taki test, zobaczę w ogóle, jak te kolorowe lampki wyglądają w tle tam za mną, bo prawdopodobnie no tak, ta witryna będzie cały czas tam stała i tam zrobimy sobie jakąś świąteczną aranżację. Może tutaj też na tej komodzie Monstera poleciała na górę. Zobaczymy, zmieniłam jej miejsce. Mam nadzieję, że się tam przyjmie i nic jej nie będzie. Ale raz, że ta Monstera nie może tutaj stać już ze względu na Alicję, bo Alicja się zaczęła nią bardzo interesować. Wiecie, czasami podchodzi, ciągnie za te liście. Boi się, żeby ona sobie tej Monstery na głowę nie zrzuciła. A pamiętacie, jakich ona była rozmiarów? To jest raz, głównie przez Alicję tutaj ta Monstera teraz nie stoi. A dwa, jak postawiłam tutaj tą witrynę, to ta Monstera zabierała mi dojście. Ona naprawdę, słuchajcie, jest ogromna. I nie chciałam też, żeby, wiecie, każdy się tu przechodził, o nią obcierał, no i żebym ja też miała tu swobodny dostęp do wszystkiego, więc na razie tu postawiłam te suszone
gipsówki, ale one też muszą stąd zniknąć, no bo Alicja też tam podchodzi sobie paluszkami, ale ona tak widzę podchodzi, podotyka i odchodzi, więc no, na razie stoją, ale pewnie lada chwila znikną i właśnie może też tutaj będzie stało coś świątecznego. Po raz kolejny bardzo Wam dziękuję za to, że tak chętnie i tak licznie bierzecie udział w rozdaniach, w których jest kalendarz i boks kosmetyczny do tego skomponowany przeze mnie, dołożony. Ogłosiłam wyniki, także jeżeli macie ochotę zobaczyć, kto wygrał, to jest w komentarz jest przypięty pod ostatnim filmem, w którym było to rozdanie i tam właśnie dziewczyna, która zdobyła najwięcej Waszych lajków pod komentarzem, wygrała ten zestaw i kalendarz. Także w tym momencie ogłaszam kolejne rozdanie, to jest już kolejny kalendarz i kolejny już czeka na następny tydzień. Także następne rozdanie, mamy następny kalendarz, następne pudełeczko kosmetyków dla Was przyszykuję. To wysyłam w poniedziałek, chyba że nie dostanę danych adresowych, także jeżeli kochana mnie oglądasz, bo już napisałaś tam w komentarzu, że widzisz, że go wygrałaś, ale chyba jeszcze nie przysłałaś mi danych. Słuchajcie, najfajniej jest wysyłać paczkomatem. Jeżeli podacie mi numer paczkomatu, tam jest potrzebny też numer telefonu, imię, nazwisko, chyba nie. Imię, nazwisko chyba... Nie wiem, czy mail, czy imię i nazwisko, ale mail, imię, nazwisko i numer telefonu, numer paczkomatu. Ja idę, wrzucam u siebie i następnego dnia Wy wyciągacie w swoim paczkomacie. Także to jest dla mnie najszybsza opcja wysyłki, no chyba, że ktoś bardzo nie chce do paczkomatu, to wtedy będę Was musiała prosić o podanie adresu domowego, ale na przykład ja bym wolała podać adres paczkomatu niż swój adres domowy. Więc ogłaszam kolejne rozdanie, to jest kolejny zafoliowany kalendarz, który mam dla Was i skomponuję boks kosmetyczny. Oczywiście wszystkie zasady rozdania będą pod tym filmem. Jeżeli macie ochotę wygrać kalendarz, który towarzyszy nam w codziennych vlogach, wiecie co, nie będę sięgała, bo widzę, że ani mam nieprzekręconą kartkę, ani nie sięgnę go teraz, musiałabym tu zburzyć konstrukcję, na której stoicie, więc okej, nic nie będę ruszała. Trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi. Vlog pojawi się w tygodniu, a w sobotę pojawiły się świeczki, więc taka mała zamiana. Ale dobrze, zmiany są dobre i mam nadzieję, że wszystkim nam wyjdą tylko pozytywnie. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!